Dzień dobry, jest znowu ta pora roku, kiedy budzą mnie o 7 albo 6 rano na weekendzie, żeby jechać na grzyby. Ej, grzybiarze, grzybiarze. Gdzie jedziemy? Na grzyby. Nie, na spacer. Nie nastawiam się na grzyby, jedziemy na spacer. O 7 nad ranem. Po lesie, tak dla zdrowotności. I hate this so much. To jest mój outfit grzybowy. Wiem, że to jest bardzo jasne, ale to jest bardzo stary set, w którym prawie w ogóle nie chodzę, więc jest mi go nie szkoda. Nie szkoda mi go. Miałam perfekcyjny outfit grzybowy, ale ciociaga mi go wyrzuciła, dlatego że w tamtym roku nie byliśmy na grzybach, bo coś tam psikali i one były jakieś z chemią jakąś popsikaną. Nie wiem, ja się nie znam, ja nie jestem grzybiarzką, ja po prostu jadę, żeby się pośmiać. Właśnie będziemy z siebie pośmiać. Nie, ja będę się z was śmiać, bo w tym roku nie spadnę! No, gleba będzie nie raz. Nawet już 5 minut i ja już mam taką zadyszkę, że I don't know what to do, ale no widok jest piękny. Jest tutaj sporo ludzi, ale to Irlandczycy, oni nie zbierają grzybów, oni są tutaj rekreacyjni, oni idą na spacerek, a my idziemy po jedzenie, tak jak z dawnych czasów. A już mam taką zadyszkę normalnie, bo ja nie chodzę już na siłownię. Rezygnowałam i chcę zacząć pilates, ale jeszcze nie zaczęłam. Mam taką zadyszkę, bo po prostu nie jestem w formie. Lekkie rozczarowanie. Weszliśmy do pierwszego lasu. Pierwsze 5 minut wywaliłam się na plecy, uderzyłam się w głowę. Rozdarłam nie kręgosłup, tylko co ja zrobiłam? Co? Skórę na plecach zdarłam. Zdarłam skórę na plecach i walnęłam się w głowę. Mam kontuzję. Bo nie, bo się nagrywałam, bo chciałam wysłać filmik Pushin Boyowi i tam koleżankom, że tam chodzę w lesie i idę i jest taki strasznie... Skarpa taka. Taka skarpa. I przed tym jak spadłam, bo ja mam filmik, ja wam później pokażę, powiedziałam, o kurde, ja tutaj spadnę i złamię nogę. I rzeczywiście spadłam, walnęłam się w plecy. Dobrze, i walnęłam się w łeb. Ale to tylko dlatego, że szła z telefonem i nagrywała, bo gdy patrzyła... Ale to było śmieszne, więc jest okej. Okay. Good memories. No, na razie jest śmieszne. Yo, I'm not made for this. Okay. Well, JK, I am. Oh, what? Get down there. I'm gonna... Ew. Ah! Okay, oh my god, I'm gonna die in here. And I'm just gonna find my body. It's gonna decompose. I'm gonna go down here. Okay. Bro. Oh my god. Bro, I'm gonna fall and break my leg. Proszę bardzo. O. Widzisz? A pokaż czapeczkę moją, czy jest z nią wszystko okej. Okay, bo... Wszystko okej, okay, nowa czapeczka. Mam kontuzję głowy, wiecie jak to było. Ja wiedziałam, że swoją czapeczkę starą wyrzuciłam, więc mówiła do Mika wczoraj, kup mi w Primarku i kupił mi, patrzcie, jaką zarąbistą. Ci pokażę wam tutaj, o. Taką, nawet z literką, pierwsza literka mojego imienia. Słucham cię! Podrapać się do przodu i grzybów szukać. No, a ta co? Wystroiła się w nową czapeczkę, dopiero jej kupiłam tydzień temu. Ty mi kazałaś się ubrać, bo ja chciałam jej jakoś starą ubrać, ale nie kazałam, nie. Powiedziałam ci, że jest czapce zimowej, bo tej już szkoda. Nie? Drugi, albo w sumie trzeci las, bo byliśmy jeszcze w jednym przed tym, ale tam były kozy i owce i wujek się bał, że zaczną nas gonić, bo one miały taki rogi wielkie i nas zobaczyły, tak się na nas patrzyły. Takie barany i wujek się przestraszył i... Ja się przestraszyłem. Tak. Ja powiedziałam mu, że jeżeli mnie kocha, to ma tam iść i je nagrać, ale po drodze do tego drugiego lasu, gdzie jesteśmy teraz, były owieczki, znaczy nie owieczki, owce! I je nagrałam, bo były super cute! Więc trzeci las, idziemy do tego, co byliśmy, gdzie tam były kozy, to nie mogliśmy tam naprawdę wchodzić, bo pisało, że not allowed to go in, ale i tak weszliśmy, no i spotkaliśmy się z kozami, więc może i dobrze, że poszliśmy sobie.
Zrobiłam się bardzo leniwa przez ostatnią godzinę, bo siedziałam dosłownie tylko na telefonie. Musiałam się zrelaksować, ok, bo początek dzisiejszego dnia był chaotyczny. Spadłam, rozwaliłam plecy, uderzyłam się w głowę i patrzcie. Łokieć. A, to, na to nie patrzcie, bo to sobie, tu mam bliznę, sobie coś zrobiłam w Polsce, ale patrzcie, Teraz się malujemy, bo kolejny mission dzisiaj jest, żeby pojechać do City Centera. Muszę kupić kilka rzeczy. Pushing Boy kupuje swój kostium na Halloween. Ja w tym roku będę miała dwa kostiumy. Jeden zamówiłam. Mam nadzieję, że mi przyjdzie na ten dzień, kiedy go potrzebuję. A drugi jest taki DIY, bo ja mam wszystkie ciuchy jakby takie w domu, które myślę, żeby pasowały. Tylko sweter ma być biały, a nie beżowy, ale dobra, to już nie będę sweter kupowała, bo i tak jakbym kupiła sweter, to bym go całego musiała obtoczyć w fake blood, więc trochę waste of money, ok? I on właśnie idzie kupić swój kostium dzisiaj. Byliśmy po maskę halloweenową i kosztuje 30 euro, a online można ją znaleźć za 2,50, więc na pewno z tego nie kupujemy. Czuję się jak w Korei, bo oni właśnie tak jedzą, ale poprosiłam o widelec i dali mi chopsticks. A ja nie umiem ich używać. Nie mieli tych nudlów, które chciałam, ale wybrałam sobie coś innego i powiem wam, że to jest pierwszy raz, kiedy odczuwam taki spiciness, taką ostrość, bo ja nigdy tak nie mam, że na przykład, że myślę, że buldak jest za ostry, ale dzisiaj umierałam i Pushing Boy mi kupił dwa picia, obydwa skończyłam, bo dosłownie to po prostu taki miałam problem to skończyć, takie gorące, ale pyszne. Jest dzisiaj 16 stopni i jest dosłownie tysięcy ludzi w Dublinie i na ulicach. Po prostu oni piją piwo na ziemi i we mnie wchodzą. Moje ulubione miejsce na świecie. Start. Przez ostatnie dwa dni piekę cynamonki, patrzcie jakie one są piękne. I jedna rzecz o mnie, to jak ja pieczę, to zawsze dwa dni albo trzy dni maksimum mi to zajmuje, bo ja tego nie umiem robić w jeden dzień, ja wszystko mam rozwalane po prostu na kilka dni, ja tak po prostu nie umiem. Jak ktoś nam zrobił cynamonki. Bo tu były jeszcze trzy, ale one były takie brzydkie. Bez topingu. Oh my god! Bez lukru! Coś zaklęto. Lili, przyznaj się.